Siemano, 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 witam Cię serdecznie na kolejnym odcinku. Jeżeli chcesz zgarnąć ten boosterek Evolving Skies, polajkuj ten film, zostaw komentarz i ja za jakiś czas wybiorę jeden z komentarzy. Może to będzie właśnie Twój. Powodzonka! Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie Battle Academy rok 2024. Dlaczego to otworzymy? Gdyż podejrzewamy, że kryją się tam w środku karty promo, które potrzebujemy, aby uzupełnić nasz pełny klaser kart promocyjnych, a przy okazji zobaczymy sobie, jak taki zestaw do nauki gry w Pokémon TCG wygląda. Ja już go jak najszybciej rozprułem. No i zobacz, mamy tutaj taką podstawkę. Zobaczmy, jak ona wygląda, taka mata do gry. No, prezentuje się ona w ten sposób, jak widać, jest tutaj opisane, gdzie kłaść karty, aktywne spoty, miejsce na deck, miejsce na Twoją ławkę. Ja specjalistą od grania nie jestem, ale jak widzicie, jest instrukcja w języku polskim, więc myślę, że na pewno Wam to pomoże. Poradniki do talii też są po polsku. W tej wersji, którą kiedyś jakiś czas temu otwierałem, nie było po polsku. Więc tutaj szczere polecanko, bo jak widać wszystko jest po polsku, więc można z tego zestawu nauczyć się grać. Może sam z tego skorzystam. Są jakieś znaczniki, jest kod dla widza, jest wielki żeton. Co się na nim znajduje? Na pewno Pikachu. Jakieś inne Pokémony. A, czyli Darkrai i Arma Rouge. No jak widać, mamy pudełka z taliami, mamy talię z Pikachu, talię z Darkraiem i talię z Arma Wariatem. Jak widać, pudełko jest puste, jest oznaczone w środku, wytłoczone, gdzie co potem pochować. Pudełko rzucamy na bok, bo najbardziej interesują nas te talie, żeby sprawdzić, czy są tutaj faktycznie karty promocyjne. No i proszę, SVP 105. Mamy pierwszą promkę. Karty są tutaj pooznaczane, żebyśmy też wiedzieli, jak potem całą tą talię złożyć z powrotem do kupy. Nemona. No jak widać, jest to pełna talia do grania. Są energie. Pikniker z tym znaczkiem. I to też jest promo. One były też w Build and Battle, ale bez tego znaczka. Więc tutaj się pojawia inna wersja. Tu jeszcze jeden pikniker był. Ja powyciągam z tego promki standardowo. O, Skeledirge, proszę bardzo. Ulubiony Pokémon. Super, że zostawiłeś już komentarz, łapę, oczywiście konkurs dla subskrybentów. Myślę, że taki boosterek Evolving Skies fajnie sobie zgarnąć. No jak widać, tutaj więcej już tych promek nie ma, więc Arma w tym zestawie. Zobaczmy, co jest w zestawie z Pikachu. No jest to oczywiście Pikachu EX, promeczka SVP 106. I zobaczmy, czy jeszcze jakaś promka się tutaj kryje. Jest coś. Fluffy. SVP 108. Jest Fluffy. Proszę, Ampharos. SVP 109. No, sporo tych... O, proszę, Pikniker z innym znaczkiem. Kolejny Marip. Znaczy nie kolejny, tylko Marip. Proszę, jeszcze jeden Marip, więc Marip powtórka. Fluffy powtórka. No i tutaj Ampharos powtórka, więc jeden zestaw dodatkowy już jest. Pikniker powtórka. Miraidon, proszę bardzo. No tutaj w żółtym sporo tych kart promo. Trochę powtórek. Energię też ze znaczkiem. O, kolejny Fluffy. Kolejny Marip. No i to by było na tyle, więc w deku z Pikachu naprawdę tych promek sporo. Zobaczmy, co tam w Darkraju. Oczywiście Darkrai, też SVP 110 promka. I zobaczmy, czy są jeszcze jakieś dodatkowe w tym deku. Kingambit 113 promka.
Pauniard, promka. Bisharp, też promka. No to tutaj też i Picknicker kolejny z innym znaczkiem. No więc jak widzicie, niby zestaw do nauki gry, a jak kolekcjonujecie promki i chcecie mieć pełny klaser, kolejny Pauniard, no to trzeba ten zestaw nabyć. No tutaj Evil Tal to nie promka, ale kolejny Pauniard. Kolejny Picknicker. No Picknickerów sporo na wymianę. Jak ktoś będzie szukał. Bisharp. Pauniard. No i to też by było w tym deku na tyle, więc jak widzicie mamy 3 deki, matę, instrukcję po polsku, co jest dużym plusem według mnie. No a zobaczmy co tu mamy, jeżeli chodzi o te promki, no to na pewno Darkraya, bo to EX, Pikachu, kolejny EX, też promeczka, Arma, kolejny EX. No i cały bulk promek. Więc sporo tego jest. Zobaczcie. No, są powtórki, ale jest tego sporo. Będzie czym uzupełniać klaser. Myślę, że fajny zestawik. A my przejdźmy teraz do openingu jakiegoś boosterka. Mam 5 paradoksów i 5 Twilight Maszkarat. Zobaczmy, czy z takiego zestawu uda nam się coś fajnego trafić. Proszę bardzo, Mewtwo i X. Mamy pierwszy EX-ik na rozgrzewkę. Więc może coś fajniejszego też dropnę, zobaczmy. No tu booster pusty. Kolejny paradoks. No fajnie by było jakiegoś Essiera przy okazji otwierania takiego zestawu trafić. No ale mamy Sandy Shoxa. To jest Full Art. No. Chodź tu. Proszę bardzo, Sandy Shox. No to dropią boosterki, czemu nie? Proszę, Toxtricity EX. Kolejny Full Art. Tym razem Terra. Terra Full Art tak zwany. No to paradoks nie zawodzi. Iron Mod, proszę, kolejny drop. Kurczę, to chyba więcej paradoksa będzie trzeba pootwierać. Bo całkiem nieźle to wygląda. A jeżeli chodzi o Twilight Maszkaradę, proszę, Leiron też dropi. Nie zwalniają tempa te moje boosterki. Pusty. No ale tutaj SR jeszcze z... Twilight Maszkarady by się przydało i... Myślę, że odcinek byłby pełny. Last pack czy nie last pack? To jest dobre pytanie. Może nie. Ten paradoks tak dobrze dropił, że ja mam jeszcze. O, proszę, Ace Collector, Poke Ace Collector, elegancko, Unfair Stamp, bardzo dobry drop. No tutaj pusty, no i przechodzimy do tego dobrze dropiącego paradoksa, czyli jest szansa, że teraz już tak dobrze dropić nie będzie. Bo to chyba boostery z jednych puszek. Więc jak tamte dropiły dobrze, no to... Ale jest Unfair Stamp. Tutaj mamy Goli Spuda. Albo raczej Goli Spoda, jak kto woli. Pusty. Tutaj jakiś jeksik. Tapu Koko. No, czyli jeksikami nas rozpieszcza tutaj. Ten dodatek.
Ja po odcinku zabiorę się za uzupełnianie promek. Może wrzucę jakieś foty na Discorda, więc jak kogoś z Was jeszcze nie ma na Discordzie, to zapraszam, a to jest Toads Cruel. Link do Discorda jest w opisie, to jest taka platforma do komunikowania się, można tam pogadać z innymi widzami, dopytać o coś. Bo czemu by nie? O, Blitzu. No trochę tych Illustration Rare też wpada, fajnie. Bo to już przeszliśmy chyba... Nie, teraz dopiero Temporal Forces jakiś jeden się tu zawieruszył. Pusty. No taki przegląd boosterów tego, co mi zostało na opening. Pusty. I last pack. Pusty. Dobra, czyli tak, Blitzu, Illustration Rare, Toads Cruel, bardzo ładny, Illustration Rare, Tapu Koko i Jeksik, Goli Spud, też Jeksik, Unfair Stamp, no trochę podropiło. Proszę, Unfair Stamp, Leiron, Iron Mod, Toxtricity, Sandy Shocks, Mewtwo, Golisopod, Tapu Koko, Toads Cruel i Blitzel. Fajny zestaw, patrząc na to, że mam też bardzo dużo nowych promek, które znaleźliśmy w tym Battle Academy 2024. Ja za dzisiaj Wam dziękuję, zostawcie lajka i komentarz, bo macie szansę zgarnąć booster z Evolving Skies. Na dzisiaj to było tyle, dziękuję Wam bardzo, zapraszam na kolejne odcinki, no i cześć!